Cześć, witajcie. Tutaj mam kolejną paczkę od pana Radka. Widza. I przysłał mi jakieś elementy mini wieży do sprawdzenia ewentualnej naprawy, ale przede wszystkim do zmontowania mechanizmu magnetofonu. Więc ja sobie to powolutku tutaj będę rozpakowywał. I za chwilę wam pokażę jej zawartość, tej paczuszki. Jest i zlecenie. Bardzo dobrze. Poszczególne elementy popakowane. Co mnie cieszy, to jakieś kieszenie. Podejrzewam. Niestety te mini wieże mają to do siebie, że pracują po jakiejś taśmie nad z tylnego panela. No, tutaj są takie taśmy, dlatego przesłanie jest niezbędne całego zestawu, a to niesie ze sobą koszty, bo waga większa i spedytor więcej pieniędzy za przesyłkę weźmie. Bardzo dobrze zapakowane urządzenie, styropianie, mnóstwo wypełniacza. To bardzo cieszy. Jedynie u mnie robi się problem, bo muszę sprzątać ten styropian. Te puste jamy tutaj to są te paczuszki. No jak u Technixa bywa, RS to oznaczenie deka, czyli RS-CH510. Komputer Control Record Tuning, czyli wszystko w automacie. Dobrze, zostały mi jeszcze to pudełko do zapoznania się z zawartością. Mam po prostu wymienić paski, ale jak widzicie, tutaj trzeba odlutować silniki, żeby zdjąć PCB. A jak zdejmiemy PCB, dopiero wtedy dostaniemy się od środka mechanizmów. Stan techniczny nie jest zły. Tu widzę do czyszczenia rolka. Trochę smaru na wierzchu. Tutaj widać też zasmarowane coś jest. Głowica nie jest mocno zużyta, ani jedna, ani druga. Tutaj rolki są lepsze. Nie wiem, czy są luźne. Nie są dobrze nasunięte. Potem sprawdzimy sobie ich twardość. Ewentualnie nasączymy je trochę silikonem, żeby nieco zmiękły. No cóż, pierwszą rzeczą na pewno będzie zdjęcie tej PCB. Zanim oczywiście się nie wezmę za naprawę, to przeczytajmy, co pan Radek mi zlecił w tej naprawie. Zlecam naprawę sprzętu RTV, tu są wymienione elementy. Proszę o naprawę magnetofonu Technics SR-CH510 przez wymianę pasków napędowych, sprawdzenie stanu całego mechanizmu, w tym rolek dociskowych, wałków kapstan, głowic, zębatek itd. Jeśli potrzeba, proszę także o naprawę usterek i konserwację mechanizmu oraz sprawdzenie magnetofonu pod kątem elektronicznym i sprawdzenie i regulację prędkości obrotowej poziomu wow and flutter. No oczywiście wiele z tych rzeczy wynika po prostu z jakości samego mechanizmu, masy kół zębatych, np. wow and flutter, jakości pasków, które będą założone. Pan Radek załącza nowe paski napędowe. No i pozostałe elementy przesłał, ponieważ są niezbędne do działania magnetofonu. Aha. W razie gdyby były jakieś usterki generujące koszty niespółmierne do wartości tego sprzętu, mam się skontaktować. Dobrze, panie Radku. Najpierw sprawdzimy sobie mechanizm. Po prostu rozmontujemy, wymienimy paski i potem, jeżeli smar będzie w porządku, no to droga naprawy będzie bardzo prosta, bo tylko go złożymy. Zobaczę, czy nie ma czegoś spękanego. Zobaczymy te rolki dociskowe, jak głowice wyglądają. To taka rutynowa naprawa po prostu. Jak widzicie, już mam wydrukowane serwisówkę. Pan Radek był na tyle miły, że mi ją na maila podesłał, więc nie miałem zbyt dużo pracy, jeżeli chodzi o szukanie. Ten etap, który tu widać, mam już za sobą, bo urządzenie jest rozebrane, mechanizm wyjęty.
co dalej mamy tam napisane, czy tam narysowane, bo to raczej taka instrukcja rysowana. Dalej mamy zdjęcie w tym miejscu. PCB z elektroniką. Już rozgrzałem lotownicę. Należy tu odlutować. Następnie wyjąć te, wykręcić te śruby. I będziemy wiedzieć, co jest pod spodem. Fajnie, bo drivery są blisko silników. Następny etap to zdjęcie tych elementów mocujących konektory do głowic. I voilà. Mamy do czyszczenia na pewno te elementy. Bardzo ich nie lubię. No ale cóż, są zbyt małe, żeby tak sobie swobodnie je tam poczyścić. Ale dobrze, no to wyczyścimy. Mamy mechanizmy, na razie mechanizmami się nie będę zajmował, tylko tymi stykami od razu. Tak jak mówiłem, w środku jest trochę zabrudzeń. Teraz widać lepiej. Same styki też pewnie brudne. Tak, żeby magnetofon dobrze działał, to należy wyczyścić. Od razu lepiej. I tak trzeba uczynić ze wszystkimi czujkami krańcowymi. Następny etap to zdjęcie kieszeni. Tutaj jest taki bolec. Po wyjęciu wygląda tak. Następnie trzeba kółeczkiem podnieść cały wózek do góry, żeby otrzymać coś takiego. Ustawiamy sobie pod kątem 90 stopni. I wyjmujemy tutaj z odpowiednio profilowany uchwyt, wyjmujemy sobie kieszeń. Roleczki obejrzymy, sprawdzimy stan i odświeżymy oczywiście. Teraz instrukcja nam sugeruje, krok 10 i 11. Zaczepy i pinch roller wysuwamy. Zaczep i pinch roller wysuwamy. Rolki są odświeżone. Tym preparatem, co zwyczaj pomaga, wyschną i będą jak nowe. Z wózku usunąłem stary smar, było to dosyć mocno zabrudzone. Tutaj we wnętrzu, tam gdzie rolka sobie pracuje, zgromadziło się dużo kurzu. No tak to jest ze starymi magnetofonami. Teraz muszę znaleźć, jakim smarem to smarujemy i w jakiej ilości. Tutaj jest napisane, że jeżeli zmieniasz jakieś części mechaniczne, zastosuj specjalny smar w miejscach zaznaczonych XX, jak pokazuje rysunek. Tu mamy smar A i smar B. Tutaj są te pinch roller i nie mamy zaznaczone żadnego smaru. Natomiast zobaczcie, gdzie to. Na przykład tu mamy XXX smar A. Smar A idzie na tę rolkę, na tę rolkę. Czyli to nie są te miejsca, gdzie mocuje się koło, które właśnie wyczyściłem. Pinch roller. W związku z tym nie będę smarował. Następny rysunek mówi nam o wymianie paska. Replacement for the bolt, reel motor unit and capstan motor unit. Czyli od napędu głównego i przewijania. Zdejmujemy w czterech krokach pokrywę się, znaczy elementy z silnikiem i mamy dostęp do paska. Przy okazji można sprawdzić stan tych dwóch kółek. Sprzęt dość długo nieużywany, pasek zachował swój kształt już. Co do wow and flutter, no nie będzie on powalający, bo te kółka są plastikowe od kapstana. Nie mamy dużej masy, więc drżenie dźwięku będzie duże. Najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia z oryginalnym smarem. Jak widzicie, olej się już rozwarstwił w tym miejscu i w tym miejscu je wytrącił ze smarowidła. Że będzie dobrze to wziąć, posmarować inną substancją, żeby, bo tutaj już musiałem smar wycierać z tych elementów, znaczy olej, który się wytrącił. Oglądam te wszystkie kółka, bo jak wiecie, one są zrobione z takiego plastiku, że
lubi sobie pękać, ale wszystkie są na razie całe. A jak są całe, to zostawiam oryginalne. Niech on pracuje na oryginalnych elementach. Dobrze, zakładamy pasek i montaż. Te dwa kołeczki mają umożliwić montaż paska. Zresztą to jest zgodnie z instrukcją. A na koniec taka prosta czynność i mamy załatwiony pasek w pierwszym mechanizmie. W drugim mechanizmie, jak widzimy, rolka jest w nieco gorszym stanie. Zatem one trochę luzy mają, ale powinny tak mieć luzy. To jest oryginalnie. Co trzeba teraz zrobić? No po prostu wyjąć je i wyczyścić. Umyć. Sprawdzam jeszcze cały mechanizm pod tą pokrywą. Po to, żeby ewentualnie pędzelkiem coś tu odkurzyć, ale widzę, że nie ma potrzeby. Jest wszystko ok. Patrzę na te rolki. Też są ok. Styki już wyczyściłem, zdjęcie wam pokazałem. Były zabrudzone, no to wiadomo, że trzeba to wyczyścić. To są oba paski, które tutaj były założone, no, nawet sprężyste nie są. Odkształciły się. Montaż tych mechanizmów zostawię sobie po obiedzie. No i odpaliłem to. Gra. Otwiera paszczę na kasetę. I nawet się tutaj zmieniło. Trochę buczy. Ale to wina konstrukcji. I final countdown. Przewijanie działa? Czy tu jest przewijanie? Tu. Działa. No ładnie gra to urządzenie. Ale też ma speeda. Czyli gra. To jest najważniejsze. Wyłączone dolby, włączone dolby, tryb rewersu. Który deck ma nam działać? One touch tape aided. Normal high, czyli pewnie prędkość przewijania. Rekord pauzę. Ten automat do nagrywania. No i wszystko, co tutaj możemy się spodziewać. I rewers też działa. Bardzo dobrze. Usługa zrobiona. Teraz tylko pobadam sobie, czy ten magnetofon działa prawidłowo. Tutaj jeszcze powinien być CD. No to wtedy by to tak ładnie obok siebie mogło stać. Ale no wiadomo, ciężar to koszty przesyłki. Tutaj mamy taką procedurę do sprawdzenia magnetofonu. Press and hold Dolby number, czyli tam noise reduction button for 2 seconds and then press stop button. Dolby noise reduction and reverse mode LED indicators turn off, czyli wyłączyły się rzeczywiście. And the LED indicator for Aether deck one or two flashes. No i miga nam ta jedynka. Indicated that self-check mode is... jakie małe litery. Self-check mode został aktywowany, czyli że aktywowaliśmy w tej chwili. Teraz tak, deck mechanizm pierwszy. No mamy wybrany pierwszy. Open the deck cassette holder. Insert a chrome cassette into deck one. Dobrze, założyłem tę kieszeń, zamknąłem i teraz press the TPS button, naciśnij TPS klawisz przez 2 sekundy. No to się przekręciło i zatrzymało.
Następnie. Dobrze, zatrzymało się. Press the play button. Zatrzymał się. Open the deck one. Teraz normal taśmę mam włożyć. Press the record pause button. Press stop button. Dalej mamy taką tabelkę do sprawdzenia. Dalej mamy to samo do drugiej kasety, czyli generalnie to, co tutaj widzicie, to trzeba samodzielnie zrobić z tym deckiem. Oczywiście wszystko jest w instrukcji, nie? I wiecie co? Tutaj jest napisane, że jak skończymy to, naciśniemy stop na 5 sekund, to wszystkie zapisane usterki w pamięci zostaną wymazane. I rzeczywiście, co mi się tu pokazało, to te klawisze, te styki, które druga pozycja do detekcji taśmy, potem piąta, szósta pozycja mi się pojawiały. Wyczyściłem je teraz, więc jest wszystko ok. I tak, sprawdziłem sobie jeszcze raz dek drugi. Jak widzicie, mamy rekord. Switch ten od zabezpieczenia nam się świeci. Świeci się nam switch od taśmy CRO2. No i świeci się nam switch od taśmy metalowej, czyli jeszcze raz będę musiał wyciągnąć mechanizm i wyczyścić te styki. Powtarzam tę procedurę po oczyszczeniu i jak widzicie, no jest to trochę tutaj dziwaczne, bo to trzeba z jedną zabezpieczoną stroną taśmę metalową używać, potem zmieniać taśmę na żelazową. Teraz rekord pauzę naciskamy i co? I mamy tylko jeden problem. Mode detect switch. No i wyczyściłem chyba wszystkie funkcje. Super. No i urządzenie oczywiście działa, nie? Taśma żelazowa. Się żarzy żarówka, bo to znaczną moc pobiera, nie? Wszystkie nastawy w tym magnetofonie trzymane są w pamięci. Więc nie ma sensu tego ruszać, zwłaszcza, że nie zmieniałem głowicy. Wezmę tylko sobie, sprawdzę, puszczę taśmę, podłączę oscyloskop, zobaczę tylko, czy są równe sygnały. Jak są równe sygnały, to oczywiście nie będę niczego regulował. Tutaj widzicie tą procedurę. To jest jednostka odpowiedzialna za pracę całego magnetofonu. Tutaj mamy, widzicie, VCA, to są regulowane wzmacniacze, regulowane napięciem. W związku z tym to wszystko jest robione sygnałami z procesora. Nie ma tutaj sensu cokolwiek grzebać, jeżeli będą dobre nastawy. Podczas przeglądania selektora mamy gramofon, co dziwne. Wszystkiego najlepszego. Oczywiście radio, CD, magnetofon, no i DCC. Ciekawe, nie? Ta część urządzenia ma problem z tym przyciskiem, czasami włącza się nam karaoke, więc ten przycisk albo ten przycisk trzeba wymienić. Sprawdzimy, ile tego tutaj jest, jakiego są rozmiaru i kształtu. Nie mam schematu od tego urządzenia, ale możemy się zapoznać trochę z budową wewnętrzną. Tutaj trzeba te wykwity trochę, nic więcej ich nie ma, trzeba je zamalować. Oczywiście pędzlem odkurzyć, obmyć to trochę. To są zamknięte systemy, dosyć mocno, więc kurzu za dużo nie ma. Zastanawiam się, ten transformator czyżby własne zasilanie? Może. Teraz odkręcić trzeba cały tylny panel. Nie, nie trzeba. Bym was prowadził w błąd. Przedni panel trzeba odkręcić, pewnie gdzieś tam śruby są na dole. Tutaj mamy takie ładne złączki. I dostać się do tych klawiszy z przodu. Przy okazji wyczyszczę ten zadymiony wyświetlacz. Jest trochę osadu na nim. Tutaj jakiś pajączek sobie zrobił gniazdko.
Też widać, że ten panel przedni jest lekko przydymiony. Może się nam dzięki temu rozjaśni ten wyświetlacz, bo dosyć ciemny jest. Tu trochę widać. Przyjechałem tylko raz tą Irchą. Czy tam, nie wiem nawet co to za szmatka, do okularów w każdym razie. I już widać, że jest różnica. Może wezmę to i umyję po prostu zwyczajnie, tak jak wszystko myję. I pozbędę się tego zadymienia. Mówiłem, że nie będę zdejmował tego panelu, ale tej PCB, ale widzicie, tutaj jest dosyć dużo kurzu i zadymienia, więc pomyślałem, że to zwyczajnie odkurzę pędzlem. Tutaj jest w miarę czysto. Może za wyjątkiem tych gniazdek, a to po prostu umyję. Mam tu komplet mikroswitchy. Wymienię wszystkie w tej części, one są najczęściej używane tutaj. Z magnetofonem nie miałem problemu, wszystko działało jak należy. Natomiast tutaj zaobserwowałem różne dziwne zachowania, zwłaszcza tego klawisza i tego klawisza. Dobrze będzie to wymienić. Zawsze powtarzam, że podziwiam inżynierów, którzy w dobie komputera 286 czy tam 386 potrafili złożyć coś takiego, narysować, żeby pasowało. Przecież tutaj jest mnóstwo pokrywających się dźwigni, przycisków, także no super. Co najważniejsze, wszystko pasuje. Także tu jest umyte, składamy. Zobaczmy, jak to reaguje na klawisze. Wszystko ok. Karaoke też ok. Virtual Bass ok. Ładnie chodzi. No, czy jest zadowolony. Ładnie sprężyste, czuć ten punkt. W którym zaczyna działać klawisz. I dobro, które dają siłę. Jest ok. Został mi jeszcze moduł wzmacniacza, to zrobię sobie po kawie. I na koniec oczywiście sprawdzenie ustawień tego elementu. Zobaczmy sobie, co mamy w wzmacniaczu. O, dużo kurzu. Dobrze, że zajrzałem. Czyli trzeba to rozmontować wszystko niestety. A myślałem, miałem taką nadzieję, że nie będę musiał. Dobrze, więc wyczyszczę to. Tak myślałem, że nie będę musiał też pasty wymieniać, ale nie będę musiał. Jest w miarę ładna, tylko czarna z wierzchu, bo zabrudzona. Muszę pochwalić Masushite. Wzmacniacz sławkowy zrobiony jest na osobnej kości. To jest cały wzmacniacz sławkowy podłączony z tym gniazdkiem. Ono jest złocone w środku, styki też. Do tego też zaglądałem, wiecie, inspekcja tam do środka i jest wszystko czyste. Tak po prawdzie miałem nie rozbierać wzmacniacza, ale jak zdjąłem tam płytę główną od magnetofonu i zobaczyłem, że tam jest korozja, postanowiłem sprawdzić wszystkie elementy. Także mam już wszystko umyte, wszystkie elementy, łącznie z magnetofonem. Nie widzieliście tego, bo robiłem to poza kamerą. Tutaj postanowiłem wam jednak pokazać, że korozja, no to trzeba coś takiego wyczyścić. Tak po prawdzie miałem nie zdejmować tego, ale pasty było tak grubo i brzydko nałożone, że postanowiłem to jednak przepastować. I tak, złożyłem wszystko, nie, a zapomniałem sprawdzić kondensatory, te dwa w zasilaczu. Dobrze. W odpowiednim momencie się zdążyłem zorientować, więc sprawdzimy te Panasoniki. To jest 2200 na 50 V, trochę mała pojemność, nie? Ale tu jest w granicach normy. Zobaczmy ten drugi. O, widzicie. Musiałbym już wymienić to gniazdo tutaj. Bo niestety już są wyrobione te styki i czasami mi mówi, że coś jest zepsute. A to dlatego, że tam coś nie styka. Też jest idealnie. Zwraca to do płytki drukowanej. Oba przekaźniki są od załączenia. Nie wyjść głośnikowych, ale od napięcia.
Tamten w sekcji przewzmacniacza załączał nam jakieś obwody, które potem tutaj załączają nam duży transformator. Przekaźniki na sekcję głośników są nieobecne tutaj. Jak oglądałem tą płytkę, mogę się mylić, mogłem źle wydedukować, ale ten przekaźnik jest od załączania dużego transformatora. Tamten mały był transformatorem podtrzymującym. Przekaźnik jest hermetyczny, więc woda na pewno się nie dostała. Jak widzicie, miednik nic nie rozpoznaje, więc jest ok. Taka rzecz oczywista być może dla mnie, jak lutujecie takie przekaźniki i chcecie ustawić prosto, połapcie sobie dwa punkty tu naprzeciw i tu naprzeciw, a potem dopiero polutujcie sobie całość. Na pewno będzie wtedy równo stało. To jest potencjometr od wzmacniacza sławkowego, no i czyszczenie mu się przyda, mimo że wydaje się, że jest sterowany napięciowo ten przedwzmacniacz. Opowiem wam jedną małą przygodę, taką dosyć nieprzyjemną. Jak wymieniałem pastę, odpadła ta pokrywka. Musiałem ją przykleić na klej epoksydowy. I niestety podczas odpalania wstępnego zrobiło się tak, że pojawiło mi się napięcie na wyjściu prawego głośnika. No i problem jest taki, że no, oznacza to spaloną końcówkę mocy. Już się szykowałem do zakupu tego układu scalonego, ale rozebrałem i się okazało, że między nóżką 3 a 4, czyli wyjściem a zasilaniem 30 parę voltów, był opiłek cyny, taki drobny z czyszczenia płytki drukowanej, i niestety ten opiłek spowodował przekazywanie napięcia na wyjście. Już myślałem, że zepsułem. I gra. Drugi kanał też gra. Bardzo dobrze. To, co początkowo wziąłem za wzmacniacz sławkowy, to jest niestety wzmacniacz mikrofonowy, a dałem się oszukać z powodu tego gniazda. Zazwyczaj dla mikrofonu dają takie gniazda, a dla słuchawek dają dużego jacka. Dobrze, wyczyściłem ten potencjometr. On jest tutaj. Ale wzmacniacz słuchawkowy mamy w tym urządzeniu osobny. On się znajdował gdzieś w tym miejscu tutaj. I będzie widać przez tę kratkę, już jest złożone. No i mamy końcówkę mocy. Ja mówiłem, że to jest mostkowy wzmacniacz, czyli te tranzystory tam jakoś są wzmacniaczem napięciowym. I znowu was oszukałem. Trzeba spojrzeć do schematu. To jest stabilizator napięcia. Plus minus 15 V. Tutaj też mamy wejście plus minus 15 V. No i tutaj mamy detektor sygnału audio wyjściowego, który tam służy do sterowania funkcji do pracy mikroprocesora. Zasilanie. I tu gdzieś był ten przekaźnik, o którym mówiłem. Tutaj jest przekaźnik. No. I on załącza nam napięcie na końcówkę. Oczywiście, skoro napięcie zasilania 15 V jest za przekaźnikiem, to ono się także pojawia dopiero po załączeniu tego przekaźnika. I mamy tę niedogodność, że transformator zasilający jest cały czas pod napięciem. Stąd być może czuwanie idzie. O, widzimy, tutaj jest AC, RLY, to nie jest to, tu jest drugi CT. Z transformatora idzie na pozostałe komponenty. Czyli dla wrażliwych nocą może coś takiego buczeć. Ustawianie azymutu jest o miarę okej. Prędkość odtwarzania w tej kieszeni była ok, natomiast w tej odtwarzającej tylko niestety nie jest ok, więc tutaj mamy specjalne miejsce na potencjometr. Ja sobie wezmę inny śrubokręt i 3 kHz jak ta lala. Procedura ustawiania podwójnej prędkości tutaj zapisana. I robimy tak, że tam zbieramy test,
Mam tutaj sobie pulsuje diodka, puszczamy zapis na taśmie. Robimy sobie high. Odczytujemy częstotliwość, przekładamy taśmę i ustawiamy tą samą częstotliwość. Mamy 5,83. Tutaj mamy trochę za dużą. 5,83. No, nastawa skończona. 30 Hz może się różnić. Sygnały są równe z kieszeni A. To sama wartość 150 parę mV, 160. Waha się to, bo wiadomo, że to nie jest stabilne na taśmie. Mam sygnał dla kieszeni. To jest tej nagrywające, jak widzicie, te różnica tych poziomów jest niewielka. Nie będziemy dokonywać tej procedury automatycznego ustawiania. Wolę zostawić nastawy fabryczne. No proszę, jak ładnie się zeszły. Wolę zostawić nastawy fabryczne, aniżeli kombinować coś i grzebać w tym magnetofonie, bo gra dobrze. Testem pasma przenoszenia nie będę Was zanudzać. Też nie wiem, z jaką jakością są nagrane te sygnały. W każdym razie, jeżeli chcielibyśmy ustawić cokolwiek w tym magnetofonie, no to robimy to przy pomocy taśmy wzorcowej z sygnałem 315 Hz 0 dB. Przy pomocy woltomierza lub oscyloskopu musimy coś tam zewrzeć i odpowiednio zaoperować. Nie będę zmieniał nastawy promu. Sprawdzam sobie pasmo przenoszenia w tej chwili, no i mieści się w granicach normy, więc nie będę tutaj już nic ruszał. Zadanie wykonane. Urządzenie ładnie nagrywa. Do zobaczenia w następnym odcinku.